Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Gamer. w dzisiejszym Hashtag 25 odcinku do tą pierwszy pół człowiek I jeszcze jedno zanim zacznę grać Pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni Dobra, teraz piąta z 16. Zawsze ciekawiła Cię mama Tainera, ale nagle to ona zaczęła także interesować się Tobą Dobra, zaczynamy grę tym razem większe kwestie tutaj będą do rozwiązania. Stoicie przed szpitalem. Jane uśmiecha się do ciebie. Czujesz się dobrze, naprawdę jej pomogłeś. Akurat wczoraj przed kinem musiałem szybko zdążyć, więc dzisiaj już nie muszę się śpieszyć, bo dzisiaj już nigdzie nie idę do kina. Tylko później, może po południu, gdzieś na spacer, ale teraz nie ma takiej opcji. Przecież ja nie muszę uważać na czas i tyle. <laughs> Dobra, zaczynamy. Wrócę do środka. Mogę coś dla ciebie zrobić? Zrobić wystarczająco dużo. Bardzo to doceniam. Przepraszam za ten cały szantaż. Nie ma sprawy, było całkiem miło. Dzień całujecie w poniczek i wraca do szpitala. Co mamy teraz ze sobą zrobić? Hej, nieznajomy, co tu robisz? Rozglądasz się i zauważasz, że obok Ciebie zatrzymał się samochód mamy Taylora. Po co tu przyjechała? Wszystko dobrze? Słucham? No tak, szpital. Tak, to wszystko gra. Odrzucić Cię do domu? Wzruszasz ramionami i wskakujesz do samochodu. Przyjeżdżka z mamą Taylora jest o wiele lepsza niż samotna daleka droga do domu. Mama Taylor ma na sobie krótki top, próbujesz patrzeć gdzie indziej, ale nie możesz oderwać wzroku. Boże! Niezły widok, co? Co? Stary Bank to jedyna przysłowita budowla pod względem architektury w, tej, w tym mieście. No tak. Oddechasz ulgą. dobrze, że nie wyszło na jaw, że się na nią gapisz. Możecie je pilnować. Nie może mnie przyłapać, albo może. O, się, pokusie. Nie mogę się tak gapić. To nie w porządku. Wbijasz wzrok w swoje stopy. Wszystko dobrze? Tak, jasne. Jesteś taki cichy. To był długi dzień. O, moje biedactwo. Mama Taylora przez chwilę pociera twoje ramię, czerwienisz się jak burak. Czy ona właśnie mnie dotknęła? Postawimy cię na nogi. Mama Taylora pozwala, opi, pozwala opiera prawe ramię obok twojego na podłokietniku. Czy ona wie, że znowu mnie dotyka? Robi to celowo. Wjeżdżacie na ulicę Taylora. Mieszkam dwie ulice dalej. Nie tak szybko. Potrzebuję Cię. Oto moment, na który czekałeś. To nie są ćwiczenia. Powtarzam, to nie są ćwiczenia. Chciałbym, żebyś pomógł Tylerowi przesunąć sofę. Będę bardzo wdzięczna. Znów możesz oddechać. Świat nagle wraca do normy. Oczywiście. Męczę oto Tylera od kilku tygodni, Mówiłam mu poproś któregoś z chłopaków o pomoc. Ciągle zapominał, ale na szczęście na ciebie wpadłam. Samochód wjeżdża na podjazd i wchodzicie do środka. <laughs> wchodzicie do domu, mama Taylora wskazuje na Sofę. Taylora jeszcze nie ma, ale niedługo wróci. Usiądź sobie. Mama Taylora wychodzi i za chwilę wraca z dzbankiem lemoniadę i dwiema szklankami. Przeniosłam lemoniadę na czas oczekiwania. Taylor niedługo wróci. Nalewa dwie szklanki i podaje ci jedną mi jej palce przez chwilę przytrzymuje twoje, gdy bierzesz szklankę. Nie wiem, czy ta historia o Sofii jest prawdziwa. Coś mi po prostu na mnie leci. Mama ta na rabie czołekanemoniady, a ty znów spoglądasz na jej wycięty top. Mogę zarobić bułeczki cynamonowe na ochotę, będą gotowe w kilka minut. Dziękuję, ale nie jestem głodny. Sieci czekaj. Jasne. Rzucę je do piekarnika i zaraz wrócę. Jasne. Czemu ciągle powtarzam jasne? Ogarnij się, człowieku. Czuj, że Twój mózg przestaje działać? Panikujesz, czy ona na Ciebie leci, czy chcesz, żebyś poszedł za nim do kuchni i ją przeleciał? Tylko spokojnie, pochopne działanie wszystko zepsuje. Miło jest mieć takich silnych mężczyzn do pomocy. Głos mamy Taylora rozchodzi się po pokoju, gdy wraca z kuchni. Twój mózg nie wie, co zrobić z tymi wszystkimi informacjami. Czujesz się, jakbyś był na randce z mamą Taylora. Mama Taylora siada tuż obok ciebie na kanapie. Powiedz mi, co to była za dziewczyna, z którą cię widziałam? Jane, to tylko koleżanka. Czy dziewczyny naprawdę tylko przyjaźnią się z tak przystojnym mężczyzną jak ty? Cóż ja. Ciężko ci się oprzeć. <grym> Jennifer znowu dotyka Twojego uda i masz mieszane uczucia. Czy ona naprawdę się do mnie przystawia? Niektóre karty zawierają treści przeznaczone dla osób powyżej 17 lat. Możliwe jest przyjście gry bez, użyć, bez ich użycia pominij, jeśli nie uważasz, że nie są dla ciebie odpowiednie. Ile razy musicie jeszcze dotknąć, zanim wkroczysz do gry? Nie mogłabym się z tobą tylko przyjaźnić, nie będąc w twoim wieku. Oto to już oczywiste. Że mnie podrywa, przesunąć kanapę, akurat. Zaczynasz się zastanawiać, czy to, co robi, jest w ogóle legalne jest dużo starsza od ciebie. Nie mogę się doczekać przeniesienia tej sofy. Już od dawna chciałam przemeblować ten pokój. Tak, dobry pomysł. Na szczęście mamy ciebie. Znów dotyka twojej nogi. Dotknęła mnie już jakieś pięć razy, to musi coś znaczyć. Wygląda na to, że Tyler nie przyjdzie, a ty zaczynasz upewnić się w tym, co próbuje, co robić mama Tylera. Chyba się do mnie przystawię, ale muszę się upewnić. Idź na żywioł. Jak tam w szkole? Niech to w szkole? Nic nadzwyczajnego. Na pewno dużo się dzieje. Kiedy byłam w liceum, robiliśmy masę szalonych rzeczy. Co ma pani na myśli? Latem każdej nocy chodziliśmy kąpać się nago w rumieniu. Nie wiesz, co na to odpowiedzieć pęką, e, pieką cię policzki. Och, zawstydziłam cię. Przepraszam, nikt nie chciałby słuchać o mamie przyjaciela, która jest naga. Nie myślę o niczym innym. Przysięgam, że byłam wtedy dużo ładniejsza. Teraz jest pani piękna. Jesteś uroczy. Jesteś pewien, że chce, żebyś ją pocałował. Wymyśliła to wszystko, żeby cię uwieść. Masz dziewczynę? Przez chwilę myślisz o Emini. Nie, nie mam. Na pewno jest masa dziewczyn, które cię podrywają. Nie powiedziałbym, że jest ich masa. Daj spokój. Na pewno dziewczyny ustawiają się do ciebie w kolejce. Teraz już na pewno mnie podobrywa. Ja bym się ustawiła. To poważne ruchy. Jestem gotów, żeby zabrycykować. A, pocałuj. Decydujesz się je działać szybko, Jennifer jest zaskoczona. Na początku jej usta są sztywne, ale później odwzajemnie pocałunek. Orschy na barki, a twój język wędruje do jej ust. Obejmujesz ją, a ona bierze twoją twarz w swoje dłonie, napiera swoim ciałem na twoje. Mmm. Kładzie ci rękę na udzie. Wie co robić. Mama Taylora uśmiecha się patrząc na ciebie z góry, ale gdy spoglądać jej w oczy, jej uśmiech zmienia się w wyraz przerażenia. Pójdę już. Zostań, musimy porozmawiać. Mama Taylara, przesuwa się na drugą stronę kanapy. Oboje patrzycie na siebie z miną zbitego psa. Przepraszam, to moja wina. Przechodzę przez to trudny okres. Od dawna jestem sama, ale to żadna wymówka. Pocałowałem panią pierwszy. Więc co teraz? Pomożesz Taylorowi przesunąć kanapę? Nie poruszymy więcej tego tematu. Nikomu nie powiem. Obiecuję. To było nieporozumienie. Myślałem, że pani ze mną flirtuje. Kochanie, flirtuję i naprawdę uważam, że jesteś przystojnym chłop, młodym mężczyzną. Pozwoliłam, żeby cię poniosło. Mnie też poniosło. Kładzie ci rękę na ramieniu. W swoim wieku często źle odczytuje te się sygnały. Dotknęła mnie pani. I to był mylny sygnał. Jennifer wstaje z kanapy i idzie do kuchni w połowie drogi, odwraca się. To się nie może powtórzyć, jasne? Oczywiście. Mama Tajnara wchodzi do kuchni, ale odwraca się jeszcze raz. Swoją drogą dobrze całujesz. Co ty tu robisz? Tajnar wchodzi przez drzwi frontowe i niesie siatkę ze świeżymi bułkami. Twoja mama powiedziała, że potrzebujesz pomocy z przesunięciem kanapy. Boże mamo, przecież tak mi powiedziałeś. Tak, ale sam miałem do niego napisać. Wybacz, skarbie. Pokój wcale nie będzie wyglądał dzięki temu lepiej. Ale możemy spróbować, prawda? Mama Tylera wychodzi z kuchni z bułeczkami cynamonowymi na tace. Niech cię do tego namówiła. Spotkaliśmy się, kiedy wychodziłam z. Wtedy przypominasz sobie, że nie wolno ci mówić o mamie Jane. Pewnego miejsca. Nieważne. Miejmy to już za sobą. Dzięki Bogu, że o nic nie dopytuję. Przesunięcie kanapy zajmuje chwilę. Później idzicie do pokoju Taylora. Jak tylko jesteście sami, chcesz powiedzieć Taylorowi o tym, co widziałeś. Nie mogę ci powiedzieć dlaczego, ale byłem w szpitalu. Nie obchodzi mnie to. Super, widziałem tam dziewczynę. Niezła? To nie jest istotne, ale krztusiła się tak samo jak Dawid. Ludzie ciągle się krztuszą. Ale przy tym nieją prawda? I nie zastygają w bezruchu jak kamień, a potem nagle się recetują, jakby nic się nie stało. Tainar przyswaja przez chwilę wszystkie informacje. Co sugerujesz? Dawid to robot. Ta dziewczyna to robot. A to miejsce może być bazą do ich testowania. Dławienie się dwojga ludzi nie jest na to ostatecznym dowodem. Tak? To posłuchaj, lekarz pracujący nad jej przypadkiem jest jednym z przyjaciół mojego taty Seattle. Lekarz Seattle to dziwne. Muszę pomóc Tajnarowi zrozumieć, co się dzieje. Opowiedz o doktorze Pawłowskim. Przesłał, przestał leczyć ludzi kilka lat temu. Co za lekarz porzuca pacjentów. Jest neurologiem i zaczął pracować na toru swojej sztucznej inteligencji. Musisz o tym powiedzieć Keynowi, ale jak będzie siedział na kiblu. Co? Dlaczego? Od razu się po. Ta nie żartuje. Po nie żartuje? Potrzebuję Twojej pomocy. Tracę rozum, stary. Czy to wszystko może być zwykłym przypadkiem? Wznaję, to jest podejrzane. Wszystkie te ropy wskazują na Seattle. Zapada cisza. Coś nie daje Ci spokoju. O co chodzi? Nigdy nie mówię o Seattle, prawda? Czuję się dziwnie, kiedy pomyślę o tym mieście. Nigdy tam nie byłeś po przeprowadzce. Nie i mam kontakt tylko z jedną osobą, która wciąż mieszka w Seattle. I to nie sprawia, że myślisz o tym miejscu, tylko piszemy. A to jest różnica, bo to nie to samo co rozmowa na żywo. Nigdy nie rozmawiacie o Seattle, o starych, dobrych czasach. Nie, nigdy. Rozmawiacie z Tylerem o dziewczynie, lekarzu i powrocie do Seattle. W końcu musisz wracać do domu. Wpadasz do domu i idziesz prosto do swojego pokoju. Wygląda na to, że twój tata już poszedł spać. Włączasz tablet, chcesz porozmawiać z Kate o Seattle i dawnych czasach. No oczywiście. Rzucasz tablet z powrotem na biurko. Kate jest offline. Przecież ona zawsze jest dostępna. Żyje internetem. Czym jest zajęta? Nie ma żadnej pracy domowej i robi się już późno. Kładziesz się na łóżku i zamykasz oczy. Od razu zaczynasz myśleć o mamie Tainara. Mama Tainara podchodzi do Ciebie, ma na sobie tylko bieliznę. Czy możesz mi pomóc przesunąć sofę? Proszę. Niektóre karty zawierają. Tak, tak, spokojnie, już to czytałem. Proszę bardzo. Sprawię, że ta sofa będzie się trząść. Podchodzisz do niej i kładziesz jej rękę na karku. Zawładnę całym Twoim światem. Całujesz ją namiętnie, jej, ser... jej ręce wędrują z po Twoim ciele. Wierzę to sen, ale wydaje się bardzo prawdziwe. śni dalej. Podobam ci się. Wyglądasz zniewalająco. Jak smakuje? Twoja ręka wędruje do Italii, zanim zdążesz odpowiedzieć na pytanie, przeciąga cię i całuje. Och! Denerwujesz się. Nie ani to trochę. Jesteś taki pewny siebie. Czujesz, że twoje ciało zaczyna dr drżeć. Mam mokro na, twój, na sam twój widok. Masz na mnie ochotę? O tak. Tak, proszę bardzo. Wzdycha, kiedy kładziesz ją na kanapie. Tak bardzo tego pragnę. Prowadzić cię, je jest tak napalona, że nie może oderwać od ciebie wzroku. Przyciąga cię do pocałunku, nigdy nie czułeś. Czegoś takiego ma na ciebie ogromny apetyt. Pokaż mi, co potrafisz, poradzisz sobie? Oto się nie martw. Czujesz wibrację od jej jęków. Potrzebuję tego. Muszę jej pokazać, kto tu rządzi. Jej oddech się zmienia i czuję, że zaczyna drżeć. Jennifer krzycze. Otwierasz oczy i rozglądasz się po pokoju. To było takie prawdziwe. Potrzebujesz się uspokoić, nie chcesz spędzać nocy myśląc nie, o myśląc obsesyjnie o mamie Taynara. Czemu ona musi być taka seksowna? Lecimy dalej. Następnego dnia w szkole nadal czujesz się dziwnie z powodu wszystkiego, co się wczoraj wydarzyło. Chcesz powiedzieć o tym Keynowi i Taynarowi, ale kiedy wchodzisz do stołówki, zauważasz, że mnie nie rozmawiającym z Jackiem. Czy to nie jest twoja dziewczyna? Czemu Jack ciągle z nią rozmawia? A dlaczego ty tego nie robisz? Właśnie nikt inny nie pani się, żeby cię całować. Twoja mama tak. Z trudem powstrzymujesz się, żeby nie powiedzieć Tajnarowi czegoś niemiłego. Następnie spoglądasz na Emily. Mm. Brałaś ją zapewnik. Teraz musisz działać szybko, zanim Jack ci ją zabierze. Co z tym co robisz? Zaraz się tym zajmę. Podchodzisz do stolika, przy którym rozmawia Jack i Emily. Masz ogromną nadzieję, że wymyślisz jakąś sensowną wymówkę. Dlaczego im przerywasz? Muszę coś zrobić. Co Przewitaj się z Jackiem. Cześć. Cześć. Jack próbuje stanąć przed tobą, ale go blokujesz. Co słychać, a mnie pięknie dziś wyglądasz. Dzięki, ty też nieźle. Hej, mamy projekt grupowy do obgadania. Racja, wybacz mi, Jack. O co chodzi? Jesteśmy z Jackiem w parze do zrobienia projektu. Nauczyciel przydzielą parę. Nie, Jack mnie poprosił. No jasne, że tak. Jack wpycha się między ciebie, a Emili starasz się zachować spokój. Chyba musisz już iść. Nie musisz być chamski, stary. Nawet Jack zauważa, że twój uśmiech jest fałszywy. Przerwałeś nam rozmowę. Chciałem się tylko przywitać z Emili, a teraz musisz stąd iść. Nie pozwolę, żeby Jacka mną tak pomiatał. To moja dziewczyna. A moja partnerka. Do zadania z angielskiego. Czy ona w ogóle wie, że jest Twoim dziewczyną? Nagle dociera do ciebie, że wykrzyczałeś te słowa do Jacka. Nie rozmawiając o tym wcześniej z Jasne, że wie. Patrzycie na Emily. Mnie nie pytajcie. W ogóle nie obchodzi was moja opinia na temat czegokolwiek. To nieprawda. W takim razie powiem, że jesteś moim chłopakiem, a Jack jest moim partnerem do projektu. A ja pozwolę wam wrócić do pracy nad zadaniem. Dziękuję. Co za dobry chłopak. Jack klapie cię po głowie. Odsuwasz jego rękę i oboje skaczecie sobie do gardeł. Jesteście niemożliwi, obydwoje. To on zaczął. Ja? To ten dureń mnie sprowokował. Nie obchodzi mnie to. Chcę teraz odrobić pracę domową w spokoju. Kiwasz głową i odchodzisz, słyszysz ze sobą śmiech Jacka. Docierasz do stonika, przy którym siedzą Ken i Tyler, opadasz na krzesło. Emily i Jack znowu się śmieją i rozmawiają. <laughs> nie popisałeś się. Robią razem projekt tangenski. Tak, nie widzę żadnych książek. Zaufam jej. Zwykle powiedziałbym, że to właściwa decyzja. Powinieneś coś zrobić. Wiem, czas na mój ruch. Postanawiasz pójść dziś wieczorem do domu Emily i zaprosić ją na randkę, ale nie wiesz, co zrobić z Jackiem. Nie wiemy, czy to wystarczy. prostu przyjaciół o radę. Mówisz, ją mu... Mówisz przyjaciółom o swoich zamiarach. Co o tym myślicie? Idealnie. Prawdziwa randka, kino i kolacja. Niekoniecznie to, ale tak, zaproszę ją dziś wieczorem. I dobrze, na Twoim miejscu bym nie czekał. Wszyscy się odwracacie, gdy Emily i Jack wybuchają śmiechem. Dłoń Emily jest na jego ramieniu. Może lepiej zaproś ją teraz. Jesteś się kłębkiem nerwów, gdy docierasz do domu Emily i zdajesz sobie z prawem, że musisz zrobić coś wyjątkowego. Dobra, pomyśl, potrafisz być romantyczny, to musi być coś wyjątkowego. Zaczynasz panikować, gdy wpatrujesz się w okna domu Emily. Wpada ci do głowy pewna myśl, przecież zakaradanie się do sypialni dziewczyny jest bardzo romantyczne. Widziałeś to na filmach wiele razy, a to znaczy, że jest to romantyczne, prawda? Rozglądasz się po oknach i znajdujesz to, które twoim zdaniem należy do jej pokoju. Wspinasz się na drzewo i wchodzisz na dach. Jej pokój jest na poddaszu. Znajdujesz właściwe okno. To musi być tutaj. Rozglądasz, zaglądasz i widzisz Emilię, która siedzi na łóżku. Emilię, hej, to ja, tylko się nie przestrasz. Starasz się zachować spokój, gdy wpadasz do jej pokoju. Zamykasz za sobą okno, wtedy zdajesz sobie sprawę, że Emily w ogóle nie reaguje. Emini co ona do cholery robi? Emini patrzy prosto przed siebie, przed twarzą, trzyma telefon i oczy wydają się niesamowicie puste. Gdy wpatrujesz się w ekran swojego smartfona. smartfona, stajesz jej przed twarzą, ale w ogóle ci nie widzi. Na, na co ty patrzysz? Hmm. Nic nie mówi, nie reaguje w ogóle. Więc o co tutaj chodzi, to nie wiem. Obserwujesz, jak ekran zmienia kolor z ciemno-niebieskiego na jasno-niebieski, potem fioletowe i tak w kółko. Wygląda to na jakiś program ładujący. Emini Halo, daj jakiś znak życia. Muszę dowiedzieć się, co to jest. Potrząśni nią. Łapiesz ją za i potrząsasz, ale nie reaguje. Muszę cię obudzić. Dalej nic. Klepiesz ją po policzkach najpierw lekko, a potem trochę mocniej. Dalej nic. Mam nadzieję, że to tylko nowa forma medytacji. Błagam, nie bądź robotem, Emily. Podskakujesz, gdy elektroniczny głos z telefonu informuje przesłanie systemu. Co? Co to było? Prawie dostajesz zabału, gdy słyszysz kolejny komunikat. Może stąd wyjść jak najszybciej. Biegniesz do okna. Jesteś już w połowie na zewnątrz. Nagle słyszysz, że Emil bierze głęboki oddech, otwiera oczy. Patrzysz na nią zszokowany, a ona zwraca się do ciebie. Michał? Cholera jasna. Panikujesz i puszczasz okno. Czujesz, jak twoje stopy zsuwają się z dachu. Spadasz. Dobra, koniec. W następnym odcinku dowiemy się, o co tutaj chodzi. No dobra, to na dzieci tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przyfajny OT odcinek w kwestiach o Emilie z gry hashtag w 25 odcinku, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Gamer. No i co? Ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, i pana Narka papa. Nie pa. łagodnie wam życzę mordy papa. Narka papa. Pa.